Opuszczona restauracja lub jak kto woli walk to znane miejsce, w którym przesiadywało wielu mieszkańców pobliskich miast. Około 12 lat temu rozpoczęła działalność. To była udana inwestycja i nikt się nie spodziewał zmian. Wiosną 2018 roku wcześni właściciele ogłosili zamknięcie restauracji. Powód był prosty. Przenieśli się do sąsiedniego państwa, czyli do Niemiec. I wraz ze znajomymi otworzyli kolejne restauracje już na miejscu. Jednak pada pytanie, co z ówczesną restauracją? Jakie będą jej dalsze losy? Według danych Izby Handlowej, dwoje Chińczyków w wieku 20 i 35 lat z Hagi przejęło tę restaurację. Chcieli ją przerobić i odnowić. Poinformowali o tym na Facebooku i wywieszonym liście na drzwiach, w którym było napisane, że od 14 stycznia do 1 marca będzie trwał remont. Jednak żaden pracownik budowlany nie postawił tam stopy. Przez pół roku w tej słynnej restauracji panowała cisza. Dlaczego jest pusta? Menu woka jest wywieszone przy drzwiach wejściowych. Sztuczne kwiaty są na parapecie. Wewnątrz stoły są częściowo ustawione. Czerwone krzesła, maty, rozłożone sztućce na stołach. Nic nie wskazuje, że restauracja na ruchliwym zajeździe jest zamknięta. Jednak od stycznia nie zauważono żadnego klienta. Znajduje się na terenie opuszczonej restauracji. Niedawno było tutaj otwarte wejście, ale widzę, że restauracja już jest zamknięta. Kilku młodych, ciekawskich chłopaków zajrzało do opuszczonej restauracji i odkryli od 700 do 1000 krzaków marihuany. Na reakcję policji nie trzeba było długo czekać. Ale śmierć wziąłem. Czuć tutaj tylko ziółko. Zobaczcie, jak wszystko zorganizowane pięknie. Pozostałości po krzaczkach. Owoce konopi indyjskiej zostały już zerwane. Pozostały tylko resztki. Zobaczcie, ile tego jest. To są tylko liście, które posiadają bardzo mało THC, ale jednak posiadają.
Jesteśmy w restauracji, a raczej w kuchni. Zobaczcie, jaka wielka. Tu była chłodnia. Przytrzymywano mięso. Nie chcę tam świecić, bo zauważyłem, że przy restauracji stoją dwa auta. Wyglądali jak z energetyki. Być może przyjechali wyłączyć tutaj prąd. Albo już to zrobili. A tak wygląda restauracja. Masakra. Ale piękna miejscówka. Brak mi słów. Nie będę tutaj świecił latarką. Mam nadzieję, że wystarczająco widać wszystko. Tak wygląda opuszczona chińska restauracja. Jest niesamowita. Tam już dalej nie będę szedł, żeby nikt mnie nie widział z zewnątrz. Zobaczcie, tutaj już jest ulica. O kurde, jaki żylandor. Takiego wielkiego jeszcze nie widziałem. Figurki chińskie. Tak wygląda sala, która przyjmowała gości do restauracji. Zastanawiamy się, co tam jest. Zaraz zobaczymy, tylko muszę szybko przejść, żeby nikt nie widział tutaj. O, tutaj mamy bawialnię. Zobaczcie, kiedy większość spożywała swój posiłek w restauracji, tutaj bawiły się dzieci. Wow, jest niesamowity klimat. Dobra. Staram się jak najmniej używać latarki, żeby nie zdradzić swojej pozycji tutaj. Dobra. Tutaj mamy kuchnię również. Tutaj były wydawane posiłki. Zobaczyć, co tutaj było. Też chyba jakiś magazyn. Czy tak wyglądała szefowa? Raczej nie. To raczej była Chinka. O, ukryte skarby. Alkohol. Co my tu mamy? To mnie ciekawi, co to jest. Nie wiem. Wygląda jak sok do wody. To chyba wina.
jakieś ozdoby. Nie, to są cukierki. O, dwie paczki cukierków. Pewnie będzie tego tutaj więcej. Tak, tu są kolejne krzesła, jakby zabrakło. Przygotowani byli na wszystko. Tutaj jakieś pierdołki, żarówki. I cukierki. Całe paczki. Co my tu mamy? To była lampa. Piecyk. Dobra. Zgasimy lampkę. To była bardzo dobra przykrywka. Kto by pomyślał, że w restauracji, która ma być remontowana, u góry powstała nielegalna plantacja marihuany. Tego by się chyba nikt nie spodziewał, dlatego był to naprawdę bardzo dobry pomysł. Tutaj jest reszta restauracji. Muszę tak przejść, żeby mnie nikt nie widział. Co tutaj mamy? To były chyba toalety, tak. Tu można było skorzystać z toalety. I szatnia. A tu najprawdopodobniej recepcja. Jaki piękny obraz. I kwiatek. Wejdziemy jeszcze za bar. Co tutaj mamy ciekawego? Niestety tutaj nie będę świecił światła. Mam nadzieję, że wystarczy światło dzienne, które przebija się przez okno. Chociaż na chwilkę mogę. Tu zostały resztki trunków. Co to mamy? Sprawdzimy. Whisky. Tutaj też whisky. I reszta restauracji. My tu mamy. O, herbatki. Dobra. Zawijamy się powoli. Tutaj były przygotowywane dania najprawdopodobniej.
Tu już byliśmy. Powiem wam, że troszkę się zgubiłem. Nie pamiętam, którędy wchodziłem. Tędy na pewno, nie? Chyba, że tutaj. Tak, tędy. Jeszcze raz pokażę wam plantację. Kto by pomyślał? Kiedy 8 oficerów policji dotarła na miejsce i zastali plantację, zauważyli, że plony już zostały zebrane. W budynku nie było nikogo i do tej pory nie dokonano aresztowań. Według policji cały towar został już nielegalnie rozprowadzony. Ja już powoli będę się stąd zawijał, bo mimo to, że właściciela już nie ma, lepiej nie ryzykować. Moje wyjście jest przez dach niestety. Tylko tak się udało tutaj wejść. Co tu mamy? Chyba jakiś sos chiński. I reszta chińskiego żarcia. Jakiś krem skóry. Chyba kurczak. Zobaczcie, jaki duży garnek. Co my tu mamy? To jest jakiś alkohol? Nie mam pojęcia. Pierwszy raz widzę coś takiego. Made in China.
ważne do 2018. Kilka kartonów jest tego. Tu jakiś sos. Przyprawa chyba do kurczaka. I winko. Tutaj resztę magazynu. Tylko tutaj już bardziej widzę, że sprzęt. Mamy szklanki, kilkanaście kartonów, 12 sztuk w jednej paczce. Tutaj dalej puszki z owocami. To chyba automat do kawy. Kolejny wok. Lampa, żelandor, który być może dekorował kiedyś restaurację. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku.